Katolicy nawracają ogniem i mieczem. Dzisiaj krótki materiał o świętym Wojciechu. Zapraszam. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Bardzo krótko z okazji wielkiego dzisiejszego świętego, święty Wojciech. O ile w przypadku wielu świętych faktycznie informacji mamy mało, szczególnie tych z pierwszych wieków, o tyle święty Wojciech jest męczennikiem, o którym wiemy prawie wszystko. Bardzo dokładnie udokumentowane życie ze względu na szlachetne jego pochodzenie i życie już w czasach, które były dosyć dobrze dokumentowane, kiedy chrześcijanie nie stanowili jakiejś tam grupki zamkniętej w katakumbach, tylko kiedy byli już na tych, powiedzmy, społecznych piedestałach. Dlaczego święty Wojciech jest fascynującym świętym? Dlatego, że nic mu się w życiu nie udało, a jednocześnie wszystko mu się udało. Otóż święty Wojciech, wielokrotnie wygnany ze swojej stolicy biskupiej w Pradze, czeski syn książęcego rodu, mianowany jako biskup w Pradze, wielokrotnie wygnany, uchodzący za radykała i integrystę, jeśli można tak powiedzieć. Wcale nie był jakimś wielkim radykałem, po prostu uważał, że moralność katolicką należy zachowywać, że arystokraci również moralność katolicką powinni zachowywać, no i to sprawiało, że nie mógł się utrzymać na swoim stanowisku. Wielokrotnie wygnany ze swojego biskupstwa, trafia do Polski z wyjątkowym zadaniem misji w Prusach. Prusy, wtedy oczywiście lud bałtycki, jeszcze nie podbity przez Niemców, lud pogański. Święty Wojciech ma zająć się misją tego ludu, jedzie i go zabijają. Pozornie z punktu widzenia świata nic tam szczególnego się nie dzieje, natomiast z punktu widzenia łaski dzieje się wszystko, bo święty Wojciech, przyjaciel zarówno Bolesława Chrobrego, jak i niemieckiego cesarza Ottona III. Ta trójka to są w ogóle, można powiedzieć, tacy pradziadkowie dla naszej ojczyzny, albo ojcowie chrzestni naszej ojczyzny, każdy oczywiście w trochę innym sensie. Otóż Otton III, wyjątkowy cesarz niemiecki, o ile Niemcy zawsze mają tendencję do tego, żeby postrzegać Polskę jako taką prowincję, którą trzeba zdobyć i wziąć pod but, bo inaczej to dzikusy ze wschodu same się nie zorganizują, tak Otton III ma wizję zupełnie odmienną. On postrzega Imperium Niemieckie jako centrum, Christianitas, i na zachodniej flance postrzega, widzi Galię jako powiedzmy taką zachodnią część Imperium, jednego wielkiego Christianitas, i Bolesława Chrobrego widzi jako króla, władcę wszystkich Słowian, który ma zjednoczyć Słowian w jednym, w ramach jednego wielkiego Christianitas. Wielka, powszechna, a więc katolicka idea Ottona III przez niemieckich, nawet tradycjonalistów, jest postrzegany raczej jako taki marzyciel. Za mało tam jest takiej realpolitik, takiej, żeby, bo dla Niemców polityka realna to znaczy wziąć pod but, bo tylko w ten sposób się zaprowadza porządek w świecie według Niemców. Natomiast Otton III nie brakowało mu pojęcia polityki realnej, bo doskonale rozpoznał, na kim można zbudować to imperium, tą wschodnią część imperium. Rozpoznaje doskonale, bo Bolesław Chrobry jest doskonałym władcą. Gdyby Otton III pożył dłużej, kto wie, czy nie udałoby się tego faktycznie zrobić, czy koronacja Bolesława Chrobrego nie byłaby dużo szybciej i ten, zamiast walczyć z Henrykiem II, następcą Ottona III, nie mógłby zająć się tym, żeby tworzyć naprawdę to, powiedzmy, katolicką Polskę, ale dużo więcej, tak, żeby jednoczyć ludy słowiańskie pod swoją koroną i stworzyć to jedno wielkie Christianitas na sposób, jakiego świat nie widział i być może już nigdy nie ujrzy. Ta okazja wtedy została zaprzepaszczona ze względu na nagłą śmierć Ottona III, a jego następcy już, pomimo tego, że niektórzy święci, jak właśnie Henryk II, ogłoszony kanonizowany święty, to jednak już nie miał tego zrozumienia tej katolickości. Był takim niemieckim świętym, czyli jednak uważał, że
Słowianom dać wolności nie można, tylko trzeba ich podbić. I pomimo tego, że był osobiście faktycznie bardzo pobożnym władcą, naprawdę bardzo pobożnym, prowadził bardzo świątobliwe życie, to jednak nie rozumiał, nie miał tego dalekiego spojrzenia, nie miał tej naprawdę katolickiej wizji polityki, katolickiej wizji świata, którą Otton III posiadał. Niestety tragicznie zmarły, w sensie tragicznie bardzo wcześnie zmarły. A więc dlaczego jednak Wojciech ma tak ogromne znaczenie? Niby nic wielkiego się nie stało, wygnali go, umarł. Oczywiście streszczam drastycznie, ale jego życie można nawet na Wikipedii przeczytać. Tam jest mnóstwo szczegółów, bardzo, bardzo dokładne informacje o jego życiu. To nie jest tam hagiografia, po prostu faktografia, jeśli można tak powiedzieć. Natomiast jeśli kogoś interesuje, zachęcam. Tekstów o świętym Wojciechu znajdziemy mnóstwo. A więc co tam faktycznie jest wielkiego? Jakie tam mamy wielkie zwycięstwo w życiu świętego Wojciecha? Ano, od razu jego ciało staje się na wagę złota. Bolesław Chrobry wykupuje to ciało na wagę złota, płaci tym czystym złotem i co robi? I wokół niego organizuje to biskupstwo gnieźnieńskie. Kluczowa sprawa dla samodzielności polskiego narodu, jeśli można wtedy mówić o zjednoczonym narodzie, ale dla samodzielności państwa polskiego. To z punktu widzenia później właśnie następców Ottona III to był wielki błąd, że pozwolono na stworzenie osobnego biskupstwa gnieźnieńskiego, bo jedną z metod kolonizacji niemieckich było to, żeby uzależnić ten kościół w Polsce od kościoła niemieckiego, żeby metropolia była właśnie w Magdeburgu, gdzieś tam w Niemczech i żeby to Niemcy decydowali o kulturalnym wpływie, kulturowym wpływie, jaki będzie wywierany w Polsce, bo oczywiście kościół wtedy zakładał szkoły, wkrótce zacznie zakładać uniwersytety, to będzie kluczowa sprawa, kto tym kościołem zarządza i mogłaby to być z ich punktu widzenia prosta metoda do germanizacji tychże ludów. To się nie udaje dzięki świętemu Wojciechowi, dzięki Bolesławowi Chrobremu i dzięki Ottonowi III, bo Otton III faktycznie pozwala, żeby to biskupstwo w Gnieźnie powstało. Bolesław Chrobry oczywiście również, bo jest po prostu zdolnym politykiem i rozumie, że jest to absolutnie kluczowe dla samodzielności polskiego państwa. I Wojciech ze swoim męczeństwem daje temu podwaliny. Jest tym ziarnem, które zostaje zasiane, jak to w dzisiejszej Ewangelii czytaliśmy. Dopóki ziarno nie obumrze, nie przyniesie owocu. On po tym, jak obumarł, przyniesie owoc, jego relikwie staną się podstawą do tego, żeby utworzyć to biskupstwo. My tego dzisiaj nie czujemy, jak bardzo to jest ważne, ale taki święty męczennik właśnie dla kościoła w średniowieczu był absolutnie kluczowy. To zmieniało wszystko, jak się miało takiego świętego męczennika. To właśnie dawało tak dużo w takiej polityce, zarówno świeckiej, jak i kościelnej, bo wtedy tego za bardzo nie rozróżniano. To dawało właśnie możliwość tego, żeby stworzyć takie biskupstwo, żeby stworzyć metropolię, oczywiście nie z automatu, także jest to relikwie, to od razu powstaje biskupstwo, ale był to bardzo, bardzo poważny argument. No i właśnie na tych relikwiach powstaje ta metropolia gnieźnieńska, biskupstwo gnieźnieńskie i dzięki temu mamy tą wolność, tą niezależność kościoła od kościoła niemieckiego. Dzięki temu Otton III przybywa z pielgrzymką właśnie do relikwii świętego Wojciecha, swojego przyjaciela, przybywa do Gniezna i to jest to, co my znamy jako zjazd gnieźnieński, gdzie Otton III symbolicznie zdejmuje swoją koronę z głowy i nakłada na głowę Bolesława Chrobrego, wyrażając i wielką sympatię, ale też nawet taki bardzo konkretny gest tego, że właśnie to on ma być tutaj na wschodzie władcą, to on będzie tym królem z Bożego namaszczenia i ja cesarz, ja to akceptuję, ja tego chcę, ja tego pragnę. Otton niestety wkrótce umrze. Przez całe życie Henryka II i panowanie Henryka II Bolesław Chrobry koronowany być nie może, dlatego koronacja nastąpi dopiero w roku 24, dopiero po śmierci, zaraz po śmierci Henryka II. Szkoda, że Otton III zmarł, natomiast mimo wszystko nie wiemy, czy gdyby nie to, gdyby nie ta metropolia gnieźnieńska, czy język polski nie byłby dzisiaj mówiony, tak jak serbsko-łużycki,
czyli słowiański język, który jest, którym się mówi we wschodnich Niemczech, w trzech wioskach, jako takim lokalnym dialekcie. Nie wiemy, co by się wtedy z nami stało. Dzięki świętemu Wojciechowi, dzięki Bolesławowi Chrobremu, dzięki Ottonowi III jesteśmy dzisiaj tym, kim jesteśmy. Mam na myśli te dobre elementy, to znaczy tą naszą samodzielność. Dzięki temu mogliśmy się stać tym przedmurzem chrześcijaństwa. Dzięki temu nie staliśmy się tylko jakąś mniejszością w niemieckim landzie. Wojciech, święty Wojciech, bez wątpienia taki pradziadek dla naszej ojczyzny, ojciec chrzestny dla naszej ojczyzny, wielki święty i piękny przykład tego, że to nie jest najważniejsze, żeby tutaj sukcesy na ziemi odnosić, ale najważniejsze, żeby robić to, czego Pan nasz Jezus Chrystus od nas oczekuje do samego końca, chociażby nie udawało się, chociażby wymagało to ofiary ze swojego życia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duszo Chrystus.